Siemano, witam was moi drodzy bardzo serdecznie na naszej inwestycji / budowie w Grove Street Home. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po luksusowej górskiej rezydencji, którą możesz obejrzeć w tym materiale. Aktualnie widzisz proces budowy tego wyjątkowego domu, a także wiele innych ciekawych rozwiązań i elementów. Zobaczysz również zastosowane połączenia naturalnych materiałów, takich jak drewno, kamień, metal oraz beton, które dodają charakteru i przytulności temu wnętrzu. Rezydencja została zaprojektowana tak, aby spełnić potrzeby inwestora z przestronnymi i ergonomicznie ułożonymi pomieszczeniami oraz strefą rozrywki z sauną i bilardem. Zapraszamy do środka. Serce rozrywki tej góralskiej chaty i skradło moje serce przede wszystkim dlatego, że tutaj, mimo że widzimy, że magazynowane są tutaj takie przedmioty jak jakiś szybowiec, osprzęt do nart i tak dalej, moi drodzy, tutaj będzie nowoczesna sauna. Stół do ping-ponga, ale to nie jest zwykły stół do ping-ponga, ponieważ Jaku, jest tutaj jeszcze coś, co widzowie mogliby przeoczyć. Po zdjęciu płyty mamy tutaj również stół bilardowy. No i tutaj właśnie po prostu pod tym stołem ping-ponga można sobie strzelać. Mamy fajną rogówkę, męską kanapę. Męska kanapa, dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc jest to takie męskie miejsce, tak? Można się tutaj napić, pograć się w pingla, obejrzeć mecz. Jak sami widzicie, mamy tutaj barek, tak więc... To jest nasza część, ulubiona część. Dystrybutor to pipka, tu się chodzi pipko i się leje. Romek, zajebisty synek, no tak z nim idzie robota. Ja mam szacunek do ludzi, więc zawsze pan Romek, ale problem jest taki, że pan Romek zawsze się obraża, jak się na niego mówi per pan. Jest jeszcze pinball, moi drodzy, no ale pinball jak pinball, po prostu fajna maszynka. Projekt wykonany 1:1, czy były zmiany? Zawsze są zmiany w każdym projekcie. Tutaj akurat były znikome, ponieważ był nadzór autorski architekta i na bieżąco te zmiany były wprowadzane. Koncepcja bryły domu i koncepcja jakby wnętrza jest po stronie architekta tutaj w tym przypadku. Pamiętam jak dziś, jak tamten dach kładliśmy. Ulfik, to były czasy, kojarzysz? Pamiętam właśnie, to było zima. O mało byś zlecił, no, pamiętasz? Minus 15, a my specjalnie brali palniki. 15 było w południe, rano było minus 23. No ja. Pamiętam to jak dziś, z rana jak przyjechaliśmy, no dobre, z minus 25, 27. No generalnie, no nie dało się oddychać, bo od razu ze śpików ci się sople robiły. Ja w aucie mam takie palniki, godą, no dobra, nie? Ja patrzę, on takie dupne butle. I normalnie, wiesz, ulatnił ten gaz, tu na zapla i się robił taki palnik. Poradziliśmy sobie, wszystko rozmroziliśmy i mogliśmy dach robić. Ja mam pytanie, czy ty dobrze pociągnąłeś tą robotę i czy ona jest odpowiednio oddana? Bo przed chwilą pani inwestor przyszła i zgłosiła mi kilka uwag i nie było to mi miłe. Powiedziała, że są okna źle odrobione, tapeta jest źle przyklejona. Tapeta źle? No w k***. To nie? Nie będę tego ukrywać, że tak jakby bardzo to irytuje, nie podoba mi się to. Tak, no to jak ale pilnujesz to Kali swoich robi. Ludzi? Nie, akurat tu nie Kali robił. Pozdrawiam Kalego, miał wypadek, zdrówka, mistrzu. Ty nawet nie masz kontroli nad tym, kto tu pracuje. No a jakbyś był nadupiony dzień w dzień w robocie, to... Tak jakby jemu nie właża w kompetencje, nie? On niech zrobi przelew, niech popatrzy, czy dobrze zrobione, a nie ciągle mi godo, co ja mam robić. Ja rozumiem, szef szefem, ale na budowlance to ja się znam, nie on. Jaka kara spotyka cię za pierwszym razem, jak cię ktoś przyłapie na browarze? Nie na wódzie, na browarze. Kiedyś to było 200 zł, ale nie przynosiło żadnego efektu. Na dzień dzisiejszy to jest 500 zł. Teraz już ten temat picia na budowach troszeczkę uspokoił się. Można się napić spokojnie po pracy, ale w pracy absolutnie nie. Jeśli chodzi o alkohol na budowie, no to jest absolutny zakaz. Przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników i odpowiedzialność. Pamiętajmy, że na każdej budowie jest majster, który jest odpowiedzialny za ludzi. Strasznie wczoraj zachlałem. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. W momencie, gdy pierwszy raz wszedłem w ogóle do tego domu, to bardzo mocno przykuła moją uwagę ta galeria. Nie sądziłem, że w ogóle jest tak wiele pięknych owadów. Na powieszenie tych motylków. Szywiart poproszę, nie ukrywam. Jak masz tam jakieś doświadczenie, wiesz, kiedy wiertło uderza w metal, w zbrojenie, przestajesz wiercić i przesuwasz, ale szywiart poproszę. Pamiętasz, że do Afryki polecieliśmy? Pamiętam. Ale się nad tym się nagoniłeś, nie? Nad tym. A propos tych motylik, polecieliśmy do Afryki. No jest takie zlecenie, trzeba to zrobić. Patrzę tam jakieś zebry, hopie, inne cielstwa. Leci pierwszy motyl, go bach, go dom Romek, pójdź sam, Romek od razu dup go w ramka, nie? A teraz zapraszamy, moi drodzy, do 100-metrowego salonu w siedzibie górskiej. W siedzibie Goats, chciałem powiedzieć. Ale widać tutaj właśnie takie akcenty, jak chociażby te koła na szafkach. One dodają tego takiego twojskiego klimatu właśnie górskiego. Ten góralski sznyt jest tutaj widoczny. Thank you.
zajebisty telewizor, pozwolę sobie skorzystać. Nie wiem kto, ale ktoś chyba jest na keto. Skradł moje serce inwestor. Jeżeli stosuje tą dietę, ja również stosuję i uważam, że jest bardzo dobra. Lepiej się na nim czuję. Dieta keto mega mi pomogła, dlatego jestem jej fanem. Sama to stolarka w tym domu myślę, że kosztowała około 500 000 co najmniej. W cenie surowej chaty to tutaj są meble. Mówię o stolarce, same okno. Samych okien. Same okien. O kurwa. Ile kosztuje stolarka interior designu? Około 600 000. 600 koło. To jest mega mocny. W ogóle jest przyjemny w dotyku. To jest naturalne, nie? To jest wszystko naturalne. Materiały, które są w zasadzie zastosowane, to są głównie naturalne surowce. Drewno palone ma taką właśnie strukturę, jakbyś wyciągnął je z kominka. To jest w ogóle chyba naturalnie wędzone. Powołaj tylko, czy to jest wędzone, czy nie? No czuć ostypek. Podnoszony kominek do góry, na gilotynie. Zależy o gilotynie, dobrze, że tu ulfika nie ma, bo zaraz tam ryj wpadał. Nie. Ja się generalnie boję ognia i ja z kominakami nie chcę mieć nic wspólnego. W życiu do kominka bym nigdy nie podniósł. Tak wygląda wejście główne do domu. Teoretycznie powinniśmy je pokazać na samym początku. Aczkolwiek weszliśmy sobie od dołu po prostu do tego rozrywkowego. Jest duża przestronna szafa. Bardzo podoba mi się to lustro. Fajnym rozwiązaniem tutaj na tych schodach jest też system harfowy. Oczywiście nie dają dźwięku, ale możesz zagrać coś. Papilio forecast. Nie mam pojęcia, czy potrafi mówić po łacińsku. Morfu Achilles. Ulfik myśli, że Michał wali w Prepona Meandes. Nie, ja myślę, że on w ogóle to nic, że on nie potrafi, nie? Ja tego nie wiem, ale możemy mu zrobić test na aferkach. Actias Dubermani. Test, tak jak Jachu powiedział, na aferkach to jest dobre rozwiązanie. Erudyta. Mówi po łacińsku. Biznesmen. Człowiek wielu talentów. Michał Boxdelbaro. Przede wszystkim seksoholik. Jeżeli chodzi o tą budowę, no to ja zostałem przywołany niczym Batman o 3 w nocy. Bo wyście mnie sprowadzili tutaj, żeby zrobił to dobrze, podyrygował, ale co się stało z tym Damianem, tym poprzednim majstrem? Nie wiem nawet jakich słów użyć. Bardzo żeśmy ze sobą źle żyli, dlatego że on tam był jako mój majster, a widział, że ja też chyba dużo coś tam potrafię, po prostu gnoił mnie. Nienormalny człowiek, widział ino siebie, to był taki narcyz. Wszystko co on zrobił jest okej. Okay. Bardzo ciężkie dla mnie doświadczenia, robiłem dla Jacha to. Mieliśmy między sobą jakąś umowę. Wytrzymałem do końca, chociaż naprawdę każdy dzień był bardzo przykry. Rano przyjeżdżał tutaj pół godziny prędzej, wacer, wogi, lasery, nie? Przyjeżdżali o 6, Romek, chodź, milimetr tu brakuje, tu 2 mm, zrywaj. Jedne z takich moich doświadczeń w życiu chyba najtrudniejszych. Kilka razy mi przychodziło na myśl stana pierdla. Poprzedni majster nie spełniał swoich wymagań. Chycił robota, mumy, kasa. Robimy. Co chcesz mi powiedzieć, że przy Ulfiku możecie robić na odpier... Nie, to jest gość z klasą. Bo ja nie wiem, czy ty wiesz. No właśnie, jak się może potoczyć twój los? Adrian Polak! Adrian Polak! No tą łazienkę bym pokazał, bo jest ona wyjątkowa. To jest dla babyków. Tak, dla dzieci. No, są obniżone umywalki. Mamy też małą wanienkę. Nie no, jest cute. Z tą płytką było największe takie wyzwanie. Wniesienie jej tutaj, to już było jakieś wyzwanie. Dopiero powycinać wszystko, bo samo wklejenie nie było tam problemu. W jednej płytce było około 18 otworów. Żeby to wszystko pasowało, no to troszeczkę trzeba było poświęcić. Ale lubię coś nowego. Teraz mamy sypialnię, takie mirror, bo mamy jedną sypialnię w takim stylu. I tutaj mamy lustrzane odbicie tej sypialni stamtąd. Ze wszystkich domów, które panie roku pan robił, to jak pan ocenia ten? Jeden z bardziej ciekawszych. Powiem tak, roku, myślę, że myśmy się spisali na dyszkę. Ulfik, bez twojej pomocy na pewno by to tak nie wyglądało. Pana Romka, to by też tu nic nie powstało, tak jest prawda. Naprawdę włożyłeś tu serducho całe i tego jest efekt. Ulfik, byda szczery, jakbym miał cały czas takiego majstra, ja mogę robić i po 18 godzin. Przyjdzie żółbiczek, śmiech, powiemy sobie jakiś żart, człowiek nie odczuwa zmęczenia. Cieszę się, że mógł pomóc i cieszę się, żebyście to skończyli, naprawdę. Ulficzku, ty mi dodałeś skrzydeł. Master bedroom. To jest sypialnia, która, no nie ukrywajmy, robi wrażenie. Nie no, to jest dla mnie zmiana. O wiele lepiej wygląda to z zewnątrz. Oczywiście dlatego jest tak pocięta ta tafla szkła. Tutaj mamy wiele rozwiązań takich technicznych, które są trudne wykonawczo i bardzo podbają koszt inwestycji. I jeszcze garderoba. Budzisz się, widać taki widok, jest przepiękny. Bo nie wszyscy jakby wiedzą o tym, że ten kanał to nie jest tylko kanał budowlany. On ma tutaj realizować wiele idei, ale nie chcemy za bardzo zdradzać jakby wszystkich. Prócz materiałów budowlanych,
danych, będą również produkty spożywcze. Może zbudujemy sobie influencera, może z Wojtkiem jakaś hybryda projektowa. Na pewno was zaskoczymy. Mamy najlepszą ekipę pod słońcem i jestem bardzo zadowolony z tego faktu, że chłopaki nie tylko wykonują dobrze polecenia, ale są też kreatywni i samodzielni w działaniu. I to jest sztos. Ja bym ci chciał podziękować ogólnie, wiesz za co? Że dostarczasz mi... Free content. Nie no, Jakub to kozak. Ja ogólnie mega szanuję Ulfika, ale czasami jego zachowanie jest po prostu dziwne. Ale ogólnie jest mega pracowity i kocham go. Dzięki temu, że mamy ciebie, nasz kanał zyskuje po prostu coś mega dziwnego. Proszę bardzo, panowie. Dzięki! Dobra, to nie będzie mem w każdym filmie. Dzięki! Ludzie napisali, że jesteś taką normalną osobą, fajną, kochanym gościem, takim wiesz, że z sercem. To miło słyszeć. Potykam jakoś to, mówisz, je Rumek, fajnie się tam wyszło, nie, super. Jest to jakieś takie miłe, no takie mi pamiętam, siary były jakieś takie. Nowe doświadczenie w moim życiu. Ludzie pisali też, że w drugiej minucie, 34 sekundzie źle przykleiłeś taśmę. No ale to już jakby ja tylko to wychodziłem. Pewnie Damian. Jestem surowym szefem. Prowadzenie takich inwestycji wymaga trudnych decyzji. Bo ja nie wiem dalej, o co ci chodzi. Dla mnie by to było po prostu niezrozumiałe, że każdy, kto tam przyjechał na Damiana, a szef nie reagował w ogóle, Damian zostaje, koniec, kropka i słuchać, co powie, tak robić. Skoro deleguję osoby odpowiedzialne na budowach, czyli majstra, to muszę mu ufać w 100%. Jeśli on mnie zawiedzie, to dopiero się go pozbywam. W tamtym momencie jeszcze mu ufałem. Majster do pracownika w ten sposób się odnosi. Może ci tak powiedzieć? Bo Romanek, bo ty przesadzasz teraz. No nie przesadzam. No wiadomo, że wyście ciągnęli ten projekt. Wiele decyzji jest takich, że ktoś, kto jest dobry, idzie rykoszetem, bo ja zwolniłem jakby w tamtym czasie dobrego pracownika, tylko z uwagi na to, że poszedłem za majstrem. To był człowiek, z którym nie dało się współpracować, wiesz. On miał zalety jako majster, bo on się znał na robocie. Nie dało się z nim pracować, to był jego problem. Trzy słowa do Damiana, jakie byś chciał mu przekazać? Damian, pozdrawiam cię i pamiętaj, karma wraca. Nigdy razem, nigdy. Romanek, czy ty chciałbyś mi coś wyjaśnić? Absolutnie. Bardzo szefa lubię i ten, musimy się kiedy napić. Nie piję alkoholu, dobrze. Coś jeszcze do dodania, panowie? Nie, to jest po prostu kuluarowo. Musieliśmy sobie pewne rzeczy wyjaśnić, bo Roman miał jakąś zadrę. Dokładnie, ja już nie pamiętam, o czym była rozmowa. Jadymy durź! I trzeba o tym pamiętać. Dlatego, żeście mnie zatrudnili. Michałem podzieliliśmy tak, ja jestem ten zły, Michał to jest ten dobry. I niech tak pozostaje. Tak. No ja jestem okrutnik. No tak szczerze. Jeden z bardziej okrutnych ludzi. Nie ma tu dobrego. No po prostu trzeba twardej ręki, takiej zimnej, czasem okrutnej stylówki. Ale ogólnie kochamy wszystkich. Ten piesek ma oczy jak ja. I tak, moi drodzy, kończymy ten epizodzik. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Po prostu będziemy sobie co tydzień mieszać formaciki. Pamiętajcie o tym, żeby subować kanał i klikać dzwony, bo to nas motywuje. A my wam będziemy oddawać fajny kontencik. I będziemy wam pokazywać fajne życie, prawdziwe życie. Jak wygląda świat, a nie sam YouTube. Hajs to jedno, ale nam zależy na subach. Subscribe! Nowoczesna montażownia GOAT. To twoje miejsce. Budżet był najpierw 10 tysięcy, a potem Michał powiedział, że 20. To przekroczyliśmy.